Małżeństwo z Nowej Soli, starając się o dziecko, przejdzie sporo badań, ale to dzisiejsze mąż Wiesławy musi zrobić sam. Seminogram to pierwszy krok męskiej diagnostyki. Robert, ty chyba coś źle skręciłaś. No nie to, gdzie powinien wjechać. Ja pierdolę. Dobra, muszę zawrócić. Nie, mam wrażenie, czy w jakimś innym świecie jesteś, wiesz? No wiesz co, bo zestresowany jestem. Nic przyjemnego. Przed tą wizytą w klinice Robert przez kilka dni nie pił alkoholu i musiał zachować wstrzemięźliwość. To warunek właściwego przygotowania do badań. Jak ostatnio tutaj byliśmy, to byłeś dużo pewniejszy siebie. A, nic nie mów. Dzień dobry. Ja chciałem zbadanie zrobić na nasienie oddać. Tak zwany seminogram, tak? Był pan dzisiaj umówiony? Tak, byłem. Dobrze, to zapraszam. Czy to takie normalne jest, bo pani powiem, że aż mi się nogi praktycznie uginają. Proszę się nie stresować. Wszystko wytłumaczymy. Tutaj jest przystosowane do tego pomieszczenie, także można sobie wejść. Na stoliczku leży pojemniczek, do którego należy oddać nasienie. Od środka pan się zamknie. Jak już pan skończy, tam jest dzwoneczek przy okienku, zadzwonić, koleżanka bądź kolega otworzy i weźmie. Dobrze. A ile ma czasu? Nie ma pan ograniczonego czasu, tyle ile pan będzie potrzebował. A co, jak mi nie pójdzie? No spokojnie, wtedy zmienimy termin badania, proszę się nie stresować. Aha. Można sobie włączyć tu filmik, jeżeli pan ma ze sobą telefon. No tutaj mam, wiadomo, jakieś kalendarze dla mężczyzn. Dobrze. Także. Bardziej się stresuję, że nic dzisiaj z tego nie wyjdzie. Nie stresować się, zdecydowanie nie. Dobra, dziękuję pani bardzo. Dziękuję. Czynnik męski jest przyczyną niepowodzeń połowy par starających się bezskutecznie o ciążę. Nasienie bada jednak zaledwie 6% mężczyzn.